Odbyło się 58. posiedzenie plenarne Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy. 16 marca wspólną modlitwą do Miłosierdzia Bożego biskupi rozpoczęli spotkanie poświęcone pilnym sprawom z życia Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, w szczególności w zakresie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania wojny. Mówił o tym nuncjusz apostolski arcybiskup Wisvaldas Kulbokas. Biskupi ukraińscy odbyli także spotkanie z przedstawicielami katolickiej organizacji charytatywnej Kirche in Not. Jest ona głównym donorem wielu projektów społecznych realizowanych przez katolików Ukrainy. To głównie pomoc psychologiczna dla osób, które ucierpiały w wyniku wojny, personelu wojskowego i ich rodzin. Kirche in Not pomaga też rodzinom, które straciły bliskich na wojnie, sieroty i dzieci niepełnosprawne. A zdaniem przewodniczącego organizacji charytatywnej Caritas Spes Ukraina, księdza Wiaczesława Hryniewicza, dziś wszyscy jesteśmy świadkami aktywnego zaangażowania wolontariuszy, które wspierają i czynnie angażują się w charytatywne projekty Kościoła na rzecz pomocy potrzebującym. Boże, Ojcze Wszechmogutny, w jedności Świętego Ducha, wszelka cześć i sława na wieki wieczne.